10 lutego w Kętrzyńskim Centrum Kultury odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy pierwszej zsyłki na Syberię. Honory kętrzyńskim Sybirakom oddał burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman. Bo nasz obowiązek dzisiaj patriotyczny jest bardzo prosty i konkretny. Pamiętać. Nasz obowiązek patriotyczny jest bardzo konkretny. Mówić. Nasz obowiązek patriotyczny jest też bardzo ważny, żeby tą historię przekazywać. Pamiętać, mówić, przekazywać pokoleniom. Czy to przeszkadza, żeby być dobrym, jak to niektórzy chcą, Europejczykiem? Nie. To jest prosta odpowiedź. Takim będziesz mądrym Polakiem. Dopiero wtedy dla ciebie będzie i mądra Europa. Jeśli w niej pokaże swoją tożsamość, swój ból, swój dramat, swoją szlachetność i swoje piękno. I mądrze będziesz żył, ale dla Polski przede wszystkim. Bo my Polakami jesteśmy. Bo oni szli zdziesiątkowani do ojczyzny swojej. Bo ich wywieziono rano w dzień nieznany. W miejsce nieznane. Burmistrz otrzymał również z rąk prezesa Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny Oddział w Kętrzynie odznaczenie w postaci błękitnego krzyża. I zawsze trzeba starać się, żeby być człowiekiem, który orderom przynosi zaszczyt. To nasza praca i świadectwo powinno być naszym zobowiązaniem. Dziękuję bardzo dla tego stowarzyszenia, dziękuję bardzo dla wszystkich tu obecnych z Was, bo spotykamy się w różnych sprawach dotyczących naszego życia i codziennego, i publicznego, i tego polskiego, patriotycznego. Tak dalej razem pracujmy. Historię zsyłek Polaków na Syberię przybliżył Witold Gegacki. Proszę Państwa, właśnie dzisiaj, tak jak tutaj było powiedziane, mija 74. rocznica. Z 9 na 10 lutego właśnie to się wydarzyło. Mija 74. rocznica pierwszej wielkiej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Radzieckiego, zorganizowanej przez okupacyjne władze sowieckie. Deportacje zapoczątkowały gehennę kilkuset tysięcy polskich obywateli, którzy znaleźli się na nieludzkiej ziemi z jednym tytułem winy. W dniu 17 września 1939 roku byli obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. To była ich główna wina. Długa historia zsyłek Polaków na Syberię sięga początków XVI wieku. Została uzupełniona o niezwykle dramatyczny rozdział, którego konsekwencje, choćby w przypadku biografii konkretnych, żyjących jeszcze ludzi, trwają do dzisiaj. Męczeńska droga deportowanych zaczynała się już w momencie najścia NKWD na ich domy, gdy dawano im kilkanaście minut na spakowanie się. Potem był trwający kilkadziesiąt dni transport na Syberię w bydlęcych wagonach, szymrozie sięgającym kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Często miejscem osiedlenia był zaśnieżony step lub tajga. Śmiertelność zwiększała również mordercza praca w kopalniach złota, niklu, węgla czy uranu. Istnieją tysiące relacji poświadczających te eksterminacje. Oto kilka z nich. Sytuacja w wagonach była straszna. Na bryczach, pakunkach, walizkach leżały lub siedziały w kuczki kobiety przez kilka dni, nie zdejmując sukien. Toteż momentalnie pojawiały się trzy. Dzieci ułożone w wygodniejszych miejscach, ale bez dobrego powietrza, ruchu i należytego pożywienia, zaczęły gorączkować.
Nerwy ludzi zmęczonych zaduchem, brakiem snu, dobrej wody, gotowanego jadła, a nawet dostatecznej ilości wody do mycia wytwarzały atmosferę nie do zniesienia. Żołnierze NKWD stali się ordynarni, grozili kolbami, bliżali lub czasem kokietowali prostacko dziewczęta. Eszelony wlokły się powoli. Drzwi otwierano tylko przed większymi stacjami, gdzie kilkakrotnie tylko w ciągu 18 koszmarnych dni pozwalano ludziom przejść, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Robiliśmy widocznie koszmarne wrażenie, bo ludzie tamtejsi patrzyli na nas trwogą, a często z odrazą, jak na zbrodniarzy. W ciągu 18 dni podano 4 razy ciepłą strawę. Raz w nocy, o 2, 2 razy wieczorem, 1 raz rano. Była przypalona, wstrętna kasza lub brudna zupa bez tłuszczu. Sama praca w łagrze była niezwykle ciężka. Po śniadaniu, które składało się najczęściej z wody zawargionej mąką, której w dobrym wypadku bywało kilka ciemnych gałuszek, szło się do pracy, która trwała 10, potem 12 godzin dziennie, bez obiadu. Wychodzono na robotę, o ile sobie przypominam, na godzinę 7 rano i kończono ją o 17 wieczorem. Potem zaś po wybuchu wojny rozpoczynano pracę o godzinie 6 i kończono o 18 na miejscu pracy. O pracy po specjalności mowy nie było. Będąc inżynierem, pracowałem jako czarnoroboczy. Jeśli były prace po specjalności, to częściowo dla lekarzy. Prace ziemne, karszowanie pni, mimo że należały do robót w selchozie, były pracami niezwykle ciężkimi wobec bardzo ciężkiego gruntu. W miesiącach letnich ogromną plagą były jadowite muszki, ogromnie utrudniające nie tylko pracę, ale zalatujące w oczy tak, że patrzeć było trudno. Niektórzy jednak nie wytrzymywali nerwowo i mimo szalonych trudności uciekali. Uciec, jak naznaczyłem, nie można było, bo z takiego łagpunktu do centrum prowadziła tylko jedna droga, a dookoła była nieprzebyta puszcza pełna komarów i innych niespodzianek. Ucieczka taka niezwłocznie bywała spostrzegana. Wysyłano natychmiast pościg, psy policyjne i pościg na koniach. W dodatku szedł telefonogram do miasta i tam już organizowano łapankę. Uciekało za nie kilku. 3. I nikomu się nie powiodło. Zawsze go pies dogonił i pokiereszował okropnie. Później takiego nieszczęśnika sprowadzano do obozu, z którego uciekł. Wprowadzano na trybunę, pod którą zbierano cały łagier, biedak obdarty, przez psa pogryziony i pokryty nieopatrzonymi nieumyślnie ranami, zmuszony do publicznego upokarzania się, czyli tak zwanego połajania się. Bardzo to przygnębiający widok. Widać było wyraźnie, jak oprócz psa był okropnie pobity i złamany, przez zrezygnowanie płaczem wygłaszał nauczoną uprzednio torturami lekcję.